twórczość różnorodna, jak można zauważyć tutaj na tej wystawie, począwszy od robót na szydełku, haftu Richelieu, haftu wypukłego, haftu krzyżykowego. Naszym celem było zaktywizowanie środowiska emeryckiego, seniorów oraz dowartościowanie i docenienie ich talentu. W tej chwili to traktuję jako hobby. Po prostu robię dla siebie, tam dla kogoś. U nas to jest rodzinne, cała rodzina robiła. Moja najstarsza siostra, co ma 82 lata, skończyła, to do tej pory to jeszcze robi. No uważam, że powinno w miarę często odbywać się tego typu spotkania, gdyż dużo ludzi jest zainteresowanych czy malarstwem, czy haftem, czy inną, powiedzmy, dziedziną typu metaloplastyka, czy nawet w drewnie. To jednak ludzi integruje, bo spotykają się, poznają, wymieniają się różnymi doświadczeniami. Ta wystawa udowadnia to, że naprawdę trzeba docenić te prace ręczne, bo można zrobić to maszynowo, ale to nie jest już to. Te ręczne robótki, to tak jak na tej wystawie, to nawet i suknie ślubne, i wstawki, parasolki, i przeróżne kamizelki, nie tylko serwetki. Ogrom pracy, któremu zupełnie nie odpowiada ta wartość, jaką się chciałoby przypisać tym wszystkim dziełom. Przepiękne rzeczy są, naprawdę ściśle rzemieślnicze. Moich nie uważam za rzemieślnicze. Kto zna się na sztuce, to doceni i wie, ile to kosztuje pracy, cierpliwości. Wystawa pokazała, że seniorzy na emeryturze mogą rozwijać swoje talenty, swoje zainteresowania i hobby, których nie mogli rozwijać i kontynuować w czasie życia zawodowego. Wyjście z domu, spotkanie innych ludzi i właśnie porównywanie swoich prac w taki czy inny sposób bardzo dużo daje. Przyjechali, wyrąbali polanę w lesie i na tej polanie komin wielki postawili. Pytaliśmy się, bo zawsze człowiek jest ciekawy, jaka to fabryka będzie i co wyprodukuje. Powiedzieli, że będzie duża. A co wyprodukuje, to niech nas o to głowa nie boli, bo wyprodukuje to, co trzeba. Chcemy dzisiaj się trochę tak naprawdę pochwalić. Okazją jest te skromne 5 lat, ale tak naprawdę może mniej chcemy mówić o tych 5 latach, które były, ale ciągle marzyć o tych kolejnych 100, które się mają wydarzyć. Mamy lawinę pomysłów i myślę, że będziemy je w najbliższym czasie realizować. Okazją jest równocześnie to, że zakończyliśmy inwestycje i po tych 5 latach zmagań z materią nie tylko duchową, ale również rzeczywistą, no mamy budynek, który stoi, wygląda świetnie, mamy świetne warunki pracy, widzowie mogą oglądać to, co tutaj robimy, też w warunkach godnych. No mamy ten dom, który tak walczyliśmy przez tyle lat, który chcemy dzielić z wszystkimi, którzy do nas przychodzą. Zadzwonił do mnie parę tygodni temu i powiedział, że otwiera właśnie nową. Ja mówię, ale jak, przecież już dwukrotnie graliśmy na otwarciu nowych przestrzeni. Powiedział, ale wiesz, wyburzyłem kolejną ścianę i masz teraz taką przestrzeń, że tam wyjdzie 2000 ludzi i musisz to otworzyć.
przede wszystkim przywitać Państwa serdecznie w dyskusyjnym klubie filmowym Kropka Kina Sphinx na już drugim spotkaniu z cyklu Młodzi Gniewni Polskiego Kina. Dzisiaj naszym gościem jest Grzegorz Zaliczny. Reżyser, który od lat związany jest z naszym ośrodkiem kultury, współpracuje z nami między innymi przy Akademii Filmowej Młodego i Najmłodszego Widza, a także przy Nowochódzkiej Krońce Filmowej. Dzisiaj zobaczymy film Grzegorza Marysina Polana. Zdobył on wiele nagród i wyróżnień, między innymi na Krakowskim Festiwalu Filmowym, a także na festiwalach w Zamościu, w Zielonej Górze, a także w Toruniu. Inna wieś, inna kobieta. Inna kobieta to by mnie w domu dostawiła. To na pewno. No jeśli wierna, no. No taka jest prawda. Tak samo dzieci są za mną. Nie powiem, bo ja by było mi krzywda, coś ich ci źle tu. Nie, moje dzieci nie też są za no. No wiesz, moja na to jest zło, że zapiję, żebym nie pił. A czemu pijesz, powiedz mi? Smak masz taki czy co? No smak mocny, nie smak mocny, no czasem jest różnie, no wypije się, no i to, no, a ona na to jest łonie. Mhm. Ja byś tam nie pił w ogóle? No to nie będę, te zimy tak postanowię, że pił nie będę. Zanim bohaterowie się przede mną otwarli, sam do nich dużo jeździłem i dużo z nimi rozmawiałem, sam się otwarłem przed nimi, poznali wiele moich historii i dzięki temu oni otworzyli się na mnie. Sugerowałeś im cokolwiek, ja, to czy było tak, jak to robiłeś? To było tak, że ja poznawałem ich życie najpierw, ich sytuację życiową, dawałem im swoje sytuacje życiowe i wybrałem fragmenty ich, które, wiadomo, każdy człowiek by wybrał inne. Ja wybrałem akurat te, ponieważ być może one też budują moją osobę i w ten sposób poukładałem tą historię. Ja myślę, że po obejrzeniu dzisiejszego filmu, w którym wyszedł nasz Grzegorz. Grzegorz bardzo, jako bardzo wrażliwy człowiek, bardzo prawdziwy, że to chyba jest właściwa droga. Jego droga życiowa, zawodowa. Nowej Hucie zawdzięczam bardzo dużo, ponieważ tutaj uczyłem się całego rzemiosła filmowego. Stawiałem pierwsze kroki u boku pana Jurka Ridana, który prowadził kursy w Nowej Hucie. I cieszę się, że po latach udało mi się tutaj wrócić ze swoim filmem i pokazać go publiczności nowochódzkiej. I mam nadzieję, że się bardzo podobał.